Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą chrupiące chruściki z chruścikowatego ciasta. Że tak to nazwę. Będą pyszne i mega chruścikowate. Już to wspomniałem. A więc tu nie ma co za dużo nawijać, więc zagniatajmy ciasto. Do miski wrzucam 400 g pszennej mąki. Dodaję 8 łyżek kwaśnej śmietany, 18. To jest takie specjalne, chruścikowate ciasto. Dodaję 5 żółtych żółtek. Dodam troszkę pasty z wanilii. Powiedzmy łyżeczkę. I wódkę. Całą gramaturę znajdziecie w opisie filmu. I to delikatnie najpierw przemieszał łyżką i za chwilę będę zagniatał to dłońmi. Ciasto musi się skleić i będzie dość twarde. Ja osobiście chruściki uwielbiam, nie wiem jak wy. Roboty przy tym mało, a smak ho. Ho, ho. Ciasto wstępnie mi się skleiło, więc mogę zacząć je wyrabiać na desce. I tu w odróżnieniu od ciasta kruchego nie muszę się spieszyć, bo śmietana w dłoniach mi się roztapiała, nie będzie tak jak masło, a efekt będzie podobny. I ciasto mam już wyrobione. Spójrzcie tylko. Jest kruchutkie i jednolite. I teraz najważniejsze. Zakrywam ciasto folią i wstawiam do lodówki na pół godziny, żeby odpoczęło, jak ciasto na makaron. No i ciasto sobie w lodówce odpoczęło, więc teraz możemy rozwałkowywać i smażyć. Wstawię sobie olej, niech się nagrzewa. Najpierw wezmę połowę ciasta. I wałkujemy dość cienko. Jak widzicie, ciasto rozwałkowuje bardzo cieniutko. Praktycznie musimy siebie widzieć w kamerze przez ciasto. Sprawdźmy tłuszcz. Jeszcze mu potrzeba. Ja sprawdzam patyczkiem. Jak patyczek włożę do dna, docisnę i zacznie bąbelkować, to znaczy, że olej jest odpowiednio rozgrzany. Dobra, teraz możemy przystąpić do krojenia. Dobrze by było to tutaj troszeczkę wyrównać. Oczywiście skrawki zaraz wykorzystam ponownie. Trochę krzywo też jest prosto. I szerokość około 3-4 cm. Rąbów robił nie będę. Po prostu mi się nie chce. Tak też będzie dobrze. O, wymierzę teraz mniej więcej, żeby były równe.
Teraz w każdym robimy oczywiście nacięcie po środku, żebyśmy mogli zaraz je poprzewlekać. I robimy coś takiego. Gotowe. Więc czekamy jeszcze chwilkę, aż tłuszcz będzie całkowicie gorący. Wydaje mi się, że już sprawdzę paseczkiem. No, myślę, że jest ok, więc zaczynamy smażyć. Zobaczcie, co się z nimi dzieje. One puchną, pęcznieją, robią się chruściaste. I smażymy na złoty kolor. Wyglądają obłędnie. Ja już widzę, jakie one będą chruściaste. One będą takie chruściaste. Ale poczekajmy, aż zakończę. Aż skończę to wszystko robić, smażyć. I dopiero jak posypiemy cukrem, pudrem, spróbujemy. Tutaj mam talerz wyłożony ręcznikiem kuchennym, papierowym oczywiście, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu, jak już wyciągniemy chruściki z tłuszczu. Myślę, że za chwileczkę to nastąpi. I wrzucam kolejne. A więc spotykamy się, jak już wszystkie będą zrobione. No i chruściaste chruściki są już usmażone, więc teraz tylko posypiemy je cukrem, pudrem i gotowe. I delikatnie posypujemy cukrem, pudrem. Zobaczcie, to tak jakby padał biały puch z nieba. Obłęd. Czyż nie? Obłęd. Totalny obłęd. A więc voilà, Tomek. Co zrobiłeś, to zajadaj. Chrupiące. Rozpływają się w ustach. Wspaniałe. Wow. A takie proste w przygotowaniu, prawda? Jeszcze z jednego zjem i starczy, bo będę szerszy jak wyższy. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam takiego smacznego. Może jeszcze jeden. Takie chruściaste.